Siemaszko, jestem Pretty Games, witam was, grze Farmers Life. Jesteśmy na Lipcu, będziemy się na początku napić. Ale na początku, jak się zachęcam, zostawię paczki, miłe komentarze i życzę miłego oglądania. No bo lecimy, napij się ze stuni. Zobaczymy, jak nasze zwierzątka, wielarem się uda wydoić. Oczywiście krówkę, patrzymy, sianko, wszystko jest. Może nie jakiś tam pomysł zwierzę, proszę bardzo, wyprowadzę. A ja sobie wezmę i... Mieli oczywiście i dajmy krówkę. Dajmy krówkę i będziemy zaraz trochę mleka mieli, pójdziemy to posprzedawać. Zobaczymy ile mam jajek, mam trochę kurek i będziemy mieli git. Tak, bierzemy tak. I co? I wyprowadzamy zwierzę. No i możecie to chodzić, gdzie chcecie. Posiadanie 30%, posiadanie 100%. Więc lecimy. A obecnie za godzinę, więc elegancko. A tu zobaczmy, jak tutaj nam wygląda sytuacja z tytoniem. I zmarchwiam 7 godzin i tu mamy marchew 7 godzin, tytoń 12 godzin, czekajcie, to wypatrzę, 11. Tu mamy ogólnie co? Podnieś maliny. No bo patrzcie, siadziłem jeden krzaczek malin, więc nie jest tak źle. Czekajcie, bo ja chciałem zobaczyć jedną rzecz. Na samym początku mam ile kasy? 165 złociszy, można powiedzieć, na naszym uncie. Czy tak, czy mamy ogarnięte tym wszystko? Mam buteleczkę następną, tu mam buteleczkę następną. Mam ile? 8 butelek alkoholu, który na pewno teraz się przyda, ponieważ będziemy zaraz go sprzedawać. Co mamy jeszcze więcej? Mamy na pewno jajka do ogarnięcia. Musimy tak ogarnąć. Jeszcze może jest 5-6 kurek. Fajnie by było. Jakby to było. I tak. Nasza maciorka, oczywiście. W ciąży 7 miesięcy. Wyprowadź zwierzę. Ja, czekajcie, o co chodzi z tym. Kopnij. Nazwij. W ciąży 7 miesięcy, dobra. Czyli powinniśmy mieć niedługo chyba następną, można powiedzieć, sztukę w naszej hodowli. A tutaj też nie mamy. Nie, tu się chyba nie dawało. Można było powiedzieć co? Chodzi mi bardziej o właśnie, żeby się mikrowa wycieliła czy coś. Coś w tym stylu. Dobra, mamy tak, 12 jajek, mamy trochę alkoholu. Więc musimy iść na farmę Tadeusza. Rzecz jasna, sprzedać alkohol. Mieliśmy wziąć motor. Właśnie coś z tym motorem było, właśnie coś do ogarnięcia jeszcze. Pohandlujmy. Tutaj mamy nie malinki, te nam zostaną. Cyk. Cyk. A tego alkoholu nam, z tego alkoholu jest naprawdę zajebisty pieniądz. Maliny to na pewno nie, bo szkoda malin mandować. Ale idziemy do Anny. Sprawdzimy, czy mogę kupić w końcu coś nasionka. Ale jeszcze na początku. Nie, to nie to. To chciałem zobaczyć. Świeże mleko. To mam to. Toś robi naprawdę podejrzane mleko. Na sprzedaż też ma. Aha, czyli możemy iść do sklepu i wziąć, ogarnąć. Musimy dojść jeszcze dwa razy. Widzę. Sobą serię, serce Marii.
Rozwiń tutaj. Jabłoń. Aha, Marysia handluje na co dzień, także i roślinami, ale ma za dużo pracy i za mało zarabia u Antka. Aha, bo tu jest inaczej. Heleny tu było. Rozwiń. Czekajcie, bo teraz nie wiadomo, którą by najlepiej było wziąć. Patrząc tutaj, to jest chyba najbardziej ogarnięta tu. Ta z PGR, ale chyba raczej będę chyba stąd chciał wziąć i ogarnąć. Chyba. Jesteśmy u Any. Siemka. Nasiona owsa, pszenicy, machwi, ziemniak, cebula. Ale mi chodzi bardziej o... W sumie słonecznik, nie wiem jak to wygląda ze słonecznikiem. Ja mogę go sobie zakupić i tylko i wyłącznie zasiać. Tak? Kiedy kwitną, to są na tyle ładne, że występują na co drugi obrazie. A kiedy nie kwitną, to najlepiej popatrzeć na coś innego. No dobra, to są jakieś takie, aby głośniki. Ale graf sobie weźmiemy. Jeszcze takiego grafu nie mieliśmy. 25 nasionek, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Więc lecimy na gospodarstwo. Jestem ciekaw z tym grochem. Po części mamy tutaj ogólnie troszeczkę wiadomo ziemi. Możemy sobie to jakoś powoli ogarniać. Będzie trzeba to będzie przepielić, co? No właśnie, i to jest. Jak to przekopię, to nie starzało? Czyli muszę jednakowoż brać. Nie, motykiem muszę mieć, dobra? Wejdziemy, bo motykiem, proszę Państwa. A nie, motykiem mam, pardon. Motykiem mam, to już sobie to ogarniam. Wszystko. I będzie git. Idziemy zaraz trochę obornika przyniesiemy i będzie lala. Będziemy zobaczyć, jak ten grzech wyjdzie. Tego grzechu ogólnie jeszcze nie siałem, nie wiem, czy tak z tego jest zarobek. Ancza podpala wszystko, wszystkie roślinki jakie są tu możliwe. Jeśli są, na pewno jakiś tam zysk z tego będzie, żywność gleby 0%. Więc tak, teraz bierzemy sobie nasze wiadereczko. Właśnie, teraz mogę pomnieć. Czyli, no jo, ma to rację bytu, tak. To wszystko. Dobra, będziemy sobie jeszcze musieli wziąć proszę dwie wogarnąć trawę naszych zwierząt. By lepiej nie było. Dobra, czy teraz jakbym tak chrusnął, to ile mi tu da na widzenia? 100%, 100%, dobra. Może być, zobaczymy jak wyjdzie. Będą testy. Ik. O kurwa. Badyle będą. Badylarstwo zaczynamy. Pyk. 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 Dobra, tam. Jak to idzie, tak będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie pod tym względem dobrze. Nasionek jeszcze nam jest 7. Więc jeszcze będzie tak za mało. Widzę nasiony, chociaż może na styk. A jeśli mi tu owsa wlazła? Czy ja mógłbym jeszcze gdzieś tutaj jeszcze tak zrobić, żeby tu się gdzieś wcisnęło? Bez przekopywania. Nie to padną, łopatka. No może tyle to się jeszcze uda ogarnąć, prawda? My to mnie jeszcze jednego. Jeszcze jedna jest. Patrzcie, jak to jest. Łupety. Jeszcze raz motykę musi mieć. No, trochę się da pobawić. Dobra.
Czyli mam grochę zasiany, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Nie, jeszcze kurwa jest. Nie łopatę, tylko motyki. I czy teraz będzie git? O, teraz idę. Poszedł, dobra. Mamy 741 pieniążków, może być. Podnieść. Niech te sztuki mają trochę swojego siana. Dobra, możemy mieć trochę swojego siana. Czy to będzie lepiej? No to jest też trochę lepiej. Czekaj, mamy tak. Dobra, to jest ogarnięte. Bo wcale na pewno jeszcze nie ma nic, to więcej. Nasza maciorka tam też nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Dobra. Mierzątek to pewnie jakichś nowych nie będzie mieli. Dobra, mam 220 na 230. Tu zmierzymy, no tu więcej nie ściśniemy. A jeszcze mam drugi taki, nie wiem, padok można powiedzieć. Zadawanie paszy, to jest chyba trochę większy, nie wiem co. Musimy przygotować na tym miesiącu nakłosić wszystko, co się da tawy. I zobaczyć jak to będzie wtedy wyglądało. Ma 108. Czy takie dwa padoki powinny nam stasić do nakarmienia przez nawet powiedzmy dwa dni, tak? Czekajcie, czy tak jest wynuj. A czekaj, nie macie wycielenia tutaj. Chyba, że nie jest pokazany żyście. A, będziemy się byka kupić. To wiemy, co musimy zobaczyć. Czy mogę kupić byka na targu? Czy jest możliwość kupienia byka? To jest zastanawiające mnie. Tego nie sprawdzałem. Jakaś na mnie może? To jest kuźwa. Mamy krowę. Na kunia się nie patrzę, bo kun to jest kosztowny. Ale byka chciałbym zobaczyć. Czy mogę byka kurwa nigdzie kupić? Na PGR-ze. Dobra. Jesteśmy na PGR-ze. Zobaczymy, czy mogę kupić typowo byka. Czy nie mogę? Teraz nie ma takich zwierząt. Czy źle patrzę? Jest krowa. A to jest byk. Zawsze wygląda. O kuźma, to trzeba tego byka trochę trzymać. Oho, zajebiście. Za byka trzeba troszkę dać. Maciora. To jest droga tutaj na tym naszym padole PGR-owskim. Więc to nie ma sensu inwestować tutaj. Masz trochę tych jajek. Chyba mam szlugi jeszcze. A kto by te szlugi chciał? Nie pamiętam. Chyba. Wracamy na gospę. Mamy 1300 w kasy. Powiem szczerze, że nie jest jakoś źle. Nie jest wcale źle, tak. Chcę zobaczyć jedną, absolutnie jedną rzecz. Boks, jedna deska, czyli 53 deski i 16 ternitów. Urza twarz, no to tutaj trzeba by się trochę poszaleć, ale może weźmiemy, pójdziemy na tak i kupimy farbę. Dokończymy, może ten po prostu dobę malować. Coś po prostu się tutaj działo.
Tak, na pewno tak. Zjedzmy, bo tutaj Kazimierzowi nas wleci. To jest ta zielona, zielona. To jest 280. Tu już jest troszeczkę taniej. I jeszcze jedna. Dobra. Idziemy sobie do Kazimierza, do Dunku i będziemy sobie ugarniać. Malowanie, ale jeszcze co za nim. To chyba zniszczę te machnie i zobaczyć. Tytoń. O, ach, gotowa do zbioru, elegancko. Pik. 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 Bo ktoś miał kurwa te machnie chciał, ale pamiętam kto. Jak nie masz... Co ty mi tu przeszkadzisz? Godzina 14, dobra. Zostawmy sobie te farby. Czekajcie, teraz gdzie mnie tu to połączyć teraz, tak patrząc racjonalnie. Tutaj, cyk. Uzi. Pyk, pyk. No i Kazim chyba będzie dokończoną fotografię, to jeszcze nie wiem czy do końca. Ale mi się zdaje, że będzie miała dobrze to wyglądało. To pewno ona będzie odrestaurowana z cudowa luks. No, na zielono. Szału jakoś zbytnio nie robi, ale zawsze jest lepiej. Dobra. A co bym nie mógł pomalować? O, o to mi chodziło. Pyk. Prawie mi się przemyśliłem, jeszcze masz jedną puszkę. Masz jeszcze jedną puszkę, fajnie, dobra. Czekam tak wziął. No, tak jest lepiej. Materii, fajnie to idzie. Ten, tak, ten na dziewolę bolo. Też fajnie wyglądało. Czy ten... No wiadomo, z zewnątrz to nie ma... trzeba będzie malować, bo trochę to będzie lepiej wyglądać, jak będziemy malować. To od wewnątrz, a na zewnątrz, troszeczkę bardziej to już się będzie prezentować, mimo wszystkich tutaj niedociągnięć. No, fajnie to wygląda powolutku. Powolutku działam pod tym kątem, żeby jakoś to lepiej wyglądało. Nie no, blachy tamtych czasów raczej nie było. Ale patrzcie, niby to tak no nie wygląda jakoś podobnie, ale zawsze lepiej. To jest takie słupki niedomalowane. A to już teraz nie wygląda pomalować. No dobra, no jest jakoś tam miałem więcej. Aha, czyli tu tylko tej innej ściany nie pomalowałem, dobra. A tak to jakoś miałem, to wygląda, dobra. Tak, czy wszystko mamy pod tym względem ogarnięte? Czekajcie, bo ja tu gdzieś miałem te machy, bo znaczy nie pamiętam gdzie. Wygryj kąbę, dobierzcie cię złomu. Ktoś powijał mi mapki. Przecież już. Czy dostać machę? 20 pokaż na mapie, bo ma to on dostarczyć. Mam na Anny płot, wiecie.
Dazu mit ist rund die Zeit. Geboren in 24. Türkens mit Virus. Mój mąż nie żyje, Anka ciągle lata. Że ojca może dopiero mi zasiać później. No dobra. Ojciec będzie chciał się dopiero gdzieś w... No i właśnie będę mógł. No chlipis to teraz się nie uda. No, mam 900 złotych na koncie. Więc tu nie ma tragedii. Nie ma tragedii, nie ma co ja chciałem jeszcze zrobić. To co myślisz zobaczyć? Co to kuziwam? A dupy dałem posiednie. Bo to ja nie wziąłem sobie, nie kupiłem żadnych marzyw. Kurwa, to już ty nie masz takich rzeczy. Patrzcie, no jak to jest dziwne. Kasia, weźmiemy te słoneczki za siebie. Pójdź tam. Ach, jest, nie trzeba korzystać z tego słonecznika. Właśnie, kurwa, o miodzie zapomniałem. Mam nadzieję, że tam byli. Tam, że tam coś tam będzie, tego miodu. Jest. Kurwa, o to chodzi. Nie wcisnę, nie wcisnę, nie wcisnę. To kurwa, nie masz miejsca już? Myślę... Słoiki wypierdzić ma. Co tu jeszcze? No jeszcze bym go leżyć. Ale trochę dodatku będzie. Jeszcze z miotku. Mamy ile oś? Mamy ile miotku? 8. 8 miotku. Ale ktoś tutaj chciał, bo na tataku miód. Tak mi się coś zdaje. Przy chylacji. Mogę się mylić. Pod tym względem. Mano. Znaczy, kurwa, nie pójdę, nie pogadamy. Bimbe, co by się zdawało? Ktoś chciał miód. Kurwa, znowu nie to sam się. Fajno, ktoś pływa chciał miód, teraz bardzo to. No, mało ważne. Zaraz się napijesz. Spokojnie, Kazimierz. Pohandlujmy. Nowy pieniądz. Nowy pieniądz. Mimo wszystko. Jackson, mi Marco, see you, Ruba. To have a moment to need help. No i patrz, kawałek przyszła. Dobra, ktoś coś tu miała, nie wiem co. Jeszcze do zrobienia. Na właśnie PGR-ze. Staszka pojedziemy, zobaczymy co to jest Staszek, może dać. Nowe zadanie. Ty motocykl, pokaż na mapie. A ciekawe, to nie jest ten motocykl, ja go mam. Nie tatek. Nie Tadeusz, tylko moja farma. Czy jeszcze zdążę? Wątpię. Wątpię, bardzo wątpię z tym. Mamuczka, no, dobra.
Pani taki motor. Sobie kupić. Chyba magnaniamy zwierzynkę i tyle. Promoć. Myślałem, czy ja już powadać te zwierzęta już. Chyba to jest coś cudownego teraz. A nie, jeszcze tyle mi się przydało, zobacz. Wreszcie, fajek zrobi. A taka fajki to na następnym odcinku będę robił. Pik. Może się nam pojawić tych nagrań. I to o nią tego wszystkiego. Będziemy mieli trochę kwasy. Jak mam tak tu docięcać? Jak mam być zajebisty? Te pieniądze na się teraz trzymają. Mimo wszystko. A to jeszcze nie jest ten... Może być pułap, co by się chciał. Może by nie malować miejsca. Nie da się jemy tym powodem. Tu machew. Wiecie, żeby coś tam się jeszcze na tym polu może być działo. Poletkiem naszym, dobra. Ty jesteś Borek, tak? Wody. Napij się, konsumuj sobie elegancko. Czy mamy wszystko? Chyba wszystko ogarnięte, tak mi się zdaje. Poza owsem tutaj pierniczył, ani tam jest owsa. I to macie jeszcze. Cyk. Bo to jest, tak? A gdzie ta śmilka jeszcze jest jedna? No to żeś się kuzimo. No jaja se kurwa robisz. No, daj sobie buksie. Sobie elegancko siedzi. A więc co, w dzisiejszym myślę, że odcinku byłoby na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to ciepło, lubię komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka. No i cześć.